Cześć, Jezus dzisiaj w Ewangelii wchodzi na górę, może taką jak ta? Na dole było morze. Z tego morza nauczał innych. I może w pamięci uczniów, z którymi wchodzi na tą górę, jest jeszcze to wszystko, co się w nich wydarzało. Wydarzało, słuchając Jego słów, doświadczając łaski. Tak, bo ten wybór tych 12 opierał się na łasce, nie na tym, co oni sobą reprezentowali, jakie mieli, nie wiem, świętość czy jakieś inne cechy charakteru. Wydaje mi się, że chodziło przede wszystkim o to doświadczenie, którego byli udziałem, na które się otwarli. Dlatego, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą Jezus ich uzdalnia i prosi, żeby robili, to jest wyrzucanie demonów, czyli wyrzucanie takiego w nas głosu, który nas blokuje przed otwarciem się na uzdrawiającą nas relację. Czyli czegoś takiego, co w nas mówi: nie, nie chcę być zdrowy, nie, nic się dobrego już nie wydarzy, nie, 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 nie i nie. I właśnie, żeby przełamać ten głos, nie chodziło o jakieś wielkie bóstwo, zdolności mówcze czy zdolności piękno charakteru, tylko bardziej przekazanie tego dotknięcia, którego doświadczyli uczniowie. No właśnie, czy oni byli jednocześnie chronieni przez tego, od tego ducha nieczystego, czy mieli go wyrzucać, ale byli chronieni? Historia mówi, że nie, że zarówno Judasz Iskariota i Piotr obaj nie oparli się temu głosowi, który zamykał w jakiś sposób na relacje. Nie pozwalał im zostać przy Jezusie. I po upadku blokował im jakby ten powrót. Wmawiał im, że nie są już tego powrotu godni. Jednego prawie chyba skutecznie przekonał Judasza Iskariota. Piotr wrócił i stanął przed Jezusem, spojrzał Jemu w twarz. Więc nie byli oni chronieni szczególnie przed tymi duchami, ale mogli poprzez to otwarcie siebie na kontakt z Bogiem przekazywać ten kontakt dalej, zachęcać do Niego. Tak rozumiem ten tekst. A Ty? Podziel się ze mną. Notabene nagrywałam na ten temat już chyba kilka komentarzy, więc jeżeli chcesz porównać, masz na to czas, chęć, to zajrzyj. Proszę, cześć.